Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam oczywiście w nowym filmie. Jak widzieliście w Deals, pojawiły się nowe dekoracje. Są to dekoracje na walentynki, są również słodycze. Bardzo dużo ludzi było, bardzo dużo ludzi kupowało. Jest to jedyny taki sklep, który ma naprawdę bardzo fajne rzeczy i w naprawdę niskich cenach. A wiadomo, walentynki są raz tylko w roku, więc no, przeważnie to nie kupuje się drogich dekoracji na jeden praktycznie dzień. Ale zanim przejdę do pokazywania tego, co udało mi się kupić w tym sklepie, bo oczywiście kupiłam dwie dekoracje, które tak naprawdę to jak oglądałam właśnie te rzeczy w tym sklepie, to no, podobały mi się. Natomiast po dłuższym zastanowieniu stwierdziłam, że nie i już wyszłam ze sklepu, ale gdzieś tam z tyłu głowy właśnie miałam, bardzo mi się podobają, chciałabym takie coś mieć i wróciłam się i kupiłam. Oczywiście za chwileczkę Wam pokażę co, natomiast najpierw Wam pokażę, co kupiłam w Action. Bo oczywiście byłam również w Action i jest już filmik na kanale, więc bardzo serdecznie zapraszam. Możecie sobie podejrzeć, co w tym momencie jest dostępne w tym sklepie. Także przejdźmy już do zakupów. Kupiłam cztery maseczki. Cztery maseczki, które ja już wcześniej kupowałam. I powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z jakości. Jest to oczywiście bawełna. Maseczki kosztują chyba nie więcej niż 4,50, także naprawdę bardzo w porządku cena. Fajne, ja akurat wybrałam sobie takie w kolorze granatowym, ale były tak naprawdę różne rodzaje. Tutaj mamy drucik, także sobie możemy tutaj wszystko dopasować. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych maseczek i po prostu kupiłam po raz któryś, a teraz wiecie dobrze, że maseczka to jest kontynuacją tak naprawdę ubioru. Mam nadzieję, że to szybko się skończy i przestaniemy po prostu te maseczki nosić. Ale tak jak, no niestety. Musiałam kupić, bo te, które miałam, to po prostu już się zużyły i wyglądały brzydko. Także myślę, że jeszcze kupię dla Artka, na pewno jak będę kolejny raz, ale muszę poczekać, bo te w kolorze granatowym już się niestety skończyły i nie było nic ciekawego, a wiadomo, że Artek też nie będzie chodził w maseczkach, w gwiazdki czy w kropki. Odwiedziłam również KiK i w KiK kupiłam bluzę. Od razu mi się spodobała, oczywiście z napisem typowo walentynkowym i tutaj mam Snoopiego. Zaraz Wam pokażę, jak ta bluza dokładnie wygląda z oddali. I za bluzę zapłaciłam 60 zł, czyli po prostu chyba taka standardowa cena bluz. Bardzo ładny kolor granatu. Bardzo lubię tego typu, bardzo lubię takie kolory. Lubię granat, wolę granat zdecydowanie od czerni. Czarnych ciuchów nie lubię, chociaż mam chyba z dwie, trzy bluzki, ale powiem Wam szczerze, że niekoniecznie lubię w nich chodzić, chyba że po prostu mają jakąś aplikację z przodu i jest to troszeczkę takie rozweselające. Także taka bluza. W KiK kupiłam również skarpetki i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna cena, bo mamy tutaj 5 sztuk i kosztowały te skarpety 10 zł. W takie serduszka. Tutaj mamy czarne, różne kolory. Chyba te czerwone najfajniejsze. Ja bardzo lubię kolorowe skarpety i powiem Wam, że no chyba nikt nie ma tyle kolorowych skarpet co ja w różne wzorki. No po prostu lubię. Lubię, o ile tutaj u góry czasami wolę być, wiecie, na gładko, bez żadnych takich, chociaż jak widzicie, o, koszulkę z
New Yorkera, tak. Z New Yorkera, ale skarpety też, jak widzicie. Zawsze jak kupuję, to staram się z jakimiś wzorkami. Wiadomo, że czasami sytuacja albo gdzieś jakieś wyjście jest i trzeba założyć gładkie skarpety, ale tak po domu to jak najbardziej wolę takie kolorowe. I akurat motyw typowo walentynkowy, jakoś tak się złożyło. I teraz, jak będę w Kiku, to na pewno sobie kupię jeszcze jedne, bo 10 zł za 5 par skarpy to nie jest wcale jakaś duża cena. Są zdecydowanie droższe. No zobaczymy, zobaczymy jak będą po praniu. Mam nadzieję, że będą się sprawdzać dobrze. Przeważnie to skarpety ja kupuję w Pepco, a tym razem się skusiłam na zakup z Kika. I ostatnie moje zakupy, oczywiście z Deals. W Deals kupiłam między innymi takie miseczki w kształcie serduszek. Środek biały, tutaj z zewnątrz różowe, bardzo ładne i kosztowały chyba 8 zł. Także no nie jest to jakaś wygórowana cena, a na pewno takie coś przyda się w domu. Zresztą ja potrzebowałam czegoś takiego małego na przystawki, czy nawet na cukierki. Czasami zostają jakieś żelki, czy jakieś po prostu cukiereczki. Zresztą jak widzieliście w samym Deals, bardzo dużo tego typu słodyczy na walentynki. Nawet bardzo fajny pomysł, do takiej miseczki można zapakować słodycze, niekoniecznie serduszka, mogą być to normalne czekoladki i zawinąć można w przezroczystą folię, przewiązać wstążeczką i mamy naprawdę bardzo fajny, niezobowiązujący tak naprawdę prezent, chociaż czasami zdaje mi się, że niektórzy to wymagają nie wiadomo czego na walentynki, ale nie moja bajka. Nie moja bajka. Także taki zestaw bardzo ładnych miseczek. I ostatnia rzecz jest to taki sztuczny kwiatek w kształcie serca. Były trzy rodzaje, jak widzieliście. Podobały mi się również w różowych doniczkach, ale jednak zdecydowałam się właśnie na ten. Z takimi miedzianymi sercami. Także tutaj sobie gdzieś na pewno będzie ta dekoracja stała i kosztowała tak naprawdę niewiele, bo tylko 6 zł. I kochani, to już jest tak naprawdę wszystko. Mało tych zakupów, ale stwierdziłam, że nie będę nagrywać osobnego haulu zakupowego, chociaż. No zobaczymy, jak będzie kolejnym razem. Natomiast na tą chwilę chciałam wam już teraz te zakupy pokazać, bo wiadomo, że walentynki zbliżają się bardzo szybko i pewnie większość osób szuka jakiegoś fajnego drobiazgu, żeby komuś podarować, czy sobie po prostu gdzieś tam postawić na półce jakąś malutką dekorację z serduszkiem w roli głównej. Jak byłam w Action, to pokazywałam wam przepiękny globus w kolorze niebieskim i powiem wam, że do tej pory mi chodzi po głowie i trochę żałuję, że nie kupiłam, bo na pewno fajnie by tutaj wyglądał u mnie na komodzie. Ja szukam właśnie dodatków w kolorze niebieskim, bo takie po prostu lubię, takie mi pasują. Bardzo mi odpowiada ten kolor we wnętrzach. I jak tylko będę, to sobie na pewno ten globus wezmę, pod warunkiem, że jeszcze będzie. Bo rzeczywiście, no piękny był, piękny był. Nie wiem w ogóle, po ile są takie globusy w sklepach, ale ten rzeczywiście wyglądał bardzo ładnie. Oglądałam go i no szkoda, że nie wzięłam, bo na pewno by świetnie wyglądał tutaj u mnie w salonie. Niedługo zaczniemy sprzątać dekoracje walentynkowe i przydałoby się, żeby coś fajnego stało, zanim zaczniemy dekorować dom na Wielkanoc, czego się po prostu nie mogę doczekać, bo powiem wam, że wyczekuję tej wiosny jak wypłaty
wyczekuję tej wiosny, jak wypłaty, już się nie mogę doczekać. Teraz jest brzydka pogoda, ni zima, ni jesień, nie wiadomo co, także no dla mnie to też jest męczące, bo ja podczas takiej pogody się źle czuję, ale muszę to jakoś przetrwać i mam nadzieję, że ta wiosna jednak, ciepła wiosna przyjdzie do nas jak najszybciej. Ostatnio Wam pokazywałam ten właśnie krem z Effectimy. Jeżeli chodzi o tą firmę, to ja bardzo lubię kosmetyki z tej firmy i mamy tutaj krem nawilżająco, nawadniający i bardzo fajnie jest napisane na dzień dobry i na dobranoc. Mamy tutaj oliwę z oliwek, olej winogronowy, olej ze słodkich migdałów, kwas hialuronowy. Jest to krem twarz Shea Decolt. Jest to bardzo dobry krem do stosowania na co dzień. Ma bardzo przyjemny i delikatny zapach. Bardzo delikatny, wchłania się bardzo szybko i nie pozostawia przede wszystkim takiego tłustego efektu. A ja, kochani, wybieram się teraz na zakupy. Przy okazji wstąpię również do sklepu i kupię sobie wełnę, bo mam ochotę porobić sobie coś na drutach. Nie potrzebuję jakiejś drogiej wełny, taką najtańszą, chyba 10 zł kosztuje, bo ja potrzebuję po prostu, żeby się czymś zająć. Także od czasu do czasu wyciągam sobie wełnę, coś tam sobie porobię. Nic konkretnego, potem pruję, potem od nowa robię i tak w kółko. I ta ostatnia wełna, którą miałam w domu, no niestety, ale już nie wytrzymała, także przydałoby się coś nowego kupić. Wybiorę sobie jakiś fajny kolor, może niebieski. No zobaczymy, w każdym razie na pewno nie będę patrzyła na żadne składy, nie będę wybierała jakiejś drogiej wełny, bo nie o to tutaj chodzi. Tutaj, jak widzicie, za mną karton gips. Artek musi wynieść, jak przyjedzie teraz na górę, bo no niby to nie przeszkadza, ale chciałabym tutaj za tym karton gipsem posprzątać, bo jednak on stoi już kilka dobrych tygodni i pewnie tam się nazbierało. Ogólnie to też muszą tutaj posprzątać całą szafę. Jak przyjedzie, to Artek to też mi pomoże, bo ja niestety nie dosięgnę na górę, także na górze też trzeba tą szafę ogarnąć. Dobrze, kochani, ja zmykam i widzimy się później. I niestety, ale sklep ma urlop, więc no, nie udało mi się kupić żadnej wełny. Ale będę, no nie dzisiaj, bo dzisiaj jadę do koleżanki. Zaprosiła mnie, więc jadę. Kupiłam bardzo ładny prezent, ale już, wiecie co, mogłam Wam pokazać, mogłam nagrać, ale jakoś tak nie pomyślałam. Kupiłam jej bardzo ładną srebrną bransoletkę z takimi kamyczkami. No szkoda, szkoda. A, no trudno, trudno, ale jak koleżanka pozwoli, to może nagram coś u niej, chyba że po prostu nie będzie chciała, to wtedy nie. Jeżeli chodzi o wełnę, to chyba kupię, jak będę w Action. Chyba tak, bo tam widziałam właśnie dość ciekawy wybór, także no zobaczę, zobaczę, bo też wiadomo, że nie chcę wydawać na tą wełnę nie wiadomo ile kasy, bo nic tak naprawdę, nic konkretnego nie będę z tej wełny robić. Chociaż powiem Wam, że widziałam ostatnio bardzo fajne dekoracje z takich czapeczek. Ja mam tutaj, widzicie, trzy na bluzce i właśnie były porobione takie czapeczki, girlanda była właśnie z takich czapeczek, no ale teraz to już czekam na wiosnę, to już nie będę robić, może na przyszły rok, chyba że, no powiem Wam, że fajna by była taka girlanda z takich czapek. A dobra. I była jeszcze fajna dekoracja, też w formie czapki i była założona na kubek i też to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Także no pomyślę, pomyślę. No najpierw to muszę sobie kupić wełnę i muszę się za to wziąć. Może to doprowadzę do końca.
Może zrobię, chociaż wątpię, bo jeżeli chodzi o robótki na drutach, to ja mam taki słomiany trochę zapał i no niby chciałabym coś, żeby powstało, ale dojdę do końca i pruję i robię od nowa. Także u mnie tak to przebiega. Dobrze, kochani, ja idę teraz sobie na górę, bo chciałabym sobie tam jeszcze posprzątać. Możliwe, że umyję sobie okno z jednej strony, bo jeszcze z drugiej to jeszcze nie będę otwierać, ale od tej od środka to sobie umyję. Parapet jeszcze muszę przetrzeć, także dzisiaj zamiast robienia na drutach wezmę się za sprzątanie. Dzisiaj na obiad mam rybę. To jest mirunga. Do tego mam taki miks sałat i ziemniaki z wody. Zaraz sobie tylko naleję wody mineralnej. Tutaj jak widzicie ciasteczka mi jeszcze nie wystygła ta polewa. Także czekam aż mi się ona, jak ona stężeje i przełożę ją. Przełożę te ciasteczka właśnie na tackę. A tutaj chcę Wam pokazać, bo coś takiego fajnego zrobiłam, coś takiego wymyśliłam i jest to, w środku jest, to nie jest bibuła, coś takiego, taki materiał właśnie w kolorze różowym i tak sobie pomyślałam, że fajnie to będzie wyglądało, jak włożę to do przezroczystej butelki, zawsze coś różowego na walentynki. Uprasowałam sobie obrus, zmieniłam sobie na czyściutki. Ciekawa jestem, jak długo będzie, mam nadzieję, bo on rzeczywiście jest bardzo fajny, ani się nie brudzi, ani wiadomo, że co jakiś czas też trzeba go wyprać, bo jakaś tam plamka zawsze jest, ale naprawdę w porównaniu do innych to brudzi się bardzo rzadko. Dobrze, kochani, ja zjadam, bo tutaj mi styknie, biorę widelec i widzimy się po obiedzie. Przeczytam Wam dwa komentarze, które zostały umieszczone pod filmem o wiewiórce. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Tam Wam słyszycie, to ta titka mała nasza bawi się tutaj. Tita! Titula! Ty niegrzeczna, ty. Powiedzą, że niedobry człowiek ze mnie. Ale wracając oczywiście do tych komentarzy, to
Przeczytam Wam dwa komentarze, które były pod tym filmem z wiewiórką. Jeżeli nie oglądaliście tego vloga, to dotyczy wiewiórki. Opowiadałam Wam o wiewiórce, która wskoczyła mi po prostu przez okno i dostałam dwa komentarze pod filmem. Zaraz Wam oczywiście przeczytam i sami możecie ocenić. Sami możecie zobaczyć, jak niektórym osobom przychodzi z łatwością ocenianie innych. Także już czekajcie, tylko sobie znajdę. O, pierwszy komentarz. Kto nie lubi zwierząt, to nie jest dobrym człowiekiem, czyli ja. A pani opowieści dziwnej treści, coś tam, trochę empatii kobieto, a nie tupać na biedne zwierzę. Ja nie wiem, co ta osoba sobie wyobraża, czy ja powinnam tą wiewiórkę złapać za łapę i wyprowadzić, albo najlepiej powinnam z nią zamieszkać pod dachem. To są dzikie zwierzęta, to nie są takie parkowe zwierzęta, zaraz Wam przeczytam jeszcze drugi komentarz. To nie są parkowe wiewiórki, które podchodzą do człowieka, które się nie boją. To są dzikie zwierzęta, wychowane w lesie, które nie mają kontaktu z człowiekiem i ja sobie nie wyobrażam, żebym mogła takie zwierzę złapać. Przeczytam Wam drugi komentarz. Nie da się słuchać opowieści o wiewiórce. Wiewiórki podchodzą do ludzi w parku i jest to tak miły zwierzaczek, a pani chyba się wychowała w pałacu. Czy się wychowałam w pałacu, to już nie będę tego komentować. Moja sprawa. Ta pani jak chce, to niech się domyśla. I chcę Wam powiedzieć, że naprawdę czasami to, jeżeli chodzi o tego typu komentarze, to nie wiem, czy te osoby się po prostu nie zastanowią, czy taka wiewiórka, to nie jest wiewiórka z parku, która ma kontakt z ludźmi, która dostaje jedzenie, pewnie pani od komentarza karmi takie wiewiórki przyniesionymi z rzeczami z domu, które jej zostały pewnie z obiadu, także pozostawmy to bez komentarza. To nie są takie wiewiórki z parku, także ja sobie nie wyobrażam, żebym miała taką wiewiórkę złapać za łapę i wyprowadzić, bo nawet się tego nie da. Nawet się tego nie da, bo ta wiewiórka naprawdę skakała po ścianach, bo ona się bardzo bała. Ona nie ma kontaktu z ludźmi, ona jest z lasu, bo tutaj naokoło jest las i ona jest z lasu, ona nie ma kontaktu z ludźmi. Także nie porównujmy takich zwierząt do tych oswojonych. Tak samo jakbym porównała, ja tej pani odpisałam, jakby porównała psa dzikiego, zdziczałego do takiego, który jest w domu. I ten pies, i ten pies. Zrobiłam sobie właśnie teraz koktajl i inny troszeczkę niż zazwyczaj, bo przeważnie to robię sobie ze szpinakiem. A dzisiaj mam banan i brzoskwinię. Wszystko zmiksowałam z jogurtem naturalnym. Dolałam trochę mleka. Więc zobaczę, bo wydaje mi się akurat, ale jak będzie za gęsty, to doleję sobie wody mineralnej. Uwielbiam po prostu takie koktajle, jeżeli ktoś ma problem z jedzeniem owoców, to może sobie zastąpić jak najbardziej owoce takimi koktajlami. Ja akurat tutaj nie dodałam żadnego cukru, nie dodałam miodu, bo banan był już taki dosyć przejrzały, zresztą brzoskwinie też słodkie, więc koktajl wyszedł słodki. Natomiast no wiadomo, że jak owoce są nie bardzo słodkie, to czy jakiś warzywny koktajl, to tam dorzucę troszeczkę cukru, ewentualnie miodu, ale przeważnie robię z miodem albo bez żadnych takich cukrowych dodatków.